Nasi polscy żołnierze walczyli z Niemcami, by zdobyć ten cudowny pociąg. Przejmowali wagon po wagonie, aż w końcu udało im się złączyć wszystko w całość. W 1939 roku Polacy znów walczyli z Niemcami, którzy tym razem przeważali liczbą wojsk naziemnych i lotniczych. Mimo tego Polacy przezwyciężyli ich. W następnej bitwie, podczas odwrotu, Polacy nie mieli wiele szczęścia, ponieważ wpadli w zasadzkę. Lokomotywa pancernej Danuty została uszkodzona, nie umożliwiając wycofania pociągu. Gdy zapasy amunicji się wyczerpywały, kapitan kazał opuścić i zaminować Danutę. Legenda powiada, że nazwa Danuta była nadana przez rannego żołnierza, piszącego imię swej żony na lokomotywie. Siokry, drogiem starym idzie strada.